Jak to się stało, że pan zaczął podróżować i czy to jest pana pasja? Praca? Ale mam przyjemną pracę. Lubię moją robotę. Proszę pani, zaczęło się tak, że zza komuny wszyscy chcieli wyjechać, bo tu było nie do życia. Teraz komuna wraca i też wszyscy chcą wyjechać. Zaczęła wracać za Donalda Tuska i wyjechali do Irlandii, do Anglii. Milion ludzi opuściło Polskę. W warunkach, których byśmy się nie spodziewali. Więc zacząłem po prostu jeździć, dlatego że się nie dało w komunie wytrzymać. I potem się okazało, że można dobre pieniądze zarobić na jeżdżeniu. Pracowałem za granicą, w ruinach najpierw jako robotnik. Kopałem. Potem sprzedawałem zdjęcia z tych wykopalisk do agencji amerykańskich. I potem jakoś mi się spodobali bardziej ludzie od ruin. Zacząłem badać Indian. A jak sobie pan obiera cel podróży? Co jest dla pana inspiracją? Proszę pani, inspiracją na samym początku była zima. Nienawidzę zimy. Nienawidzę śniegu. I zacząłem odlatywać do ciepłych krajów w listopadzie i wracać w maju. I tak mi zostało. Więc inspiracją drugą na podróży już nie była komuna, tylko klimat. Uważam, że w Polsce w listopadzie jest klimat dla pleśni i grzybów, a nie dla homo sapiens. I wiedzą to nawet polskie bociany. Odlatują do Etiopii na zimowisko. A ja odlatuję do Arizony albo na wyprawę jakąś do Amazonii. Jaki jest pan kraj najbliższy panu w sercu? Polska, no co pani, Polska. Polska moja matka. Przez wiele lat potem mówiłem Meksyk moja żona, bo tam się osiedliłem na czas jakiś. Teraz moja żona to Arizona raczej. Natomiast Meksyk został moją kochanką. Amazonia natomiast to jest takie miejsce pracy, do którego jest przyjemnie pojechać w krótkie odwiedziny. To jest coś w rodzaju szwagierki, która jest przyjemna i fascynująca przez pierwsze 10 minut, a potem się przesiadamy na drugi koniec stołu. W Amazonii jest tak, że no tam jest bardzo ciężko, nie? Więc fascynujące jest pojechać na wyprawę, ale już po 2 miesiącach siedzenia człowiek by obejrzał miękki fotel i prysznic. Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces w życiu? Modlić się. Codziennie trzeba się modlić. Dobry pacierz załatwia wszystko w życiu. A sukces to nie muszą być pieniądze, proszę pani, wielkie pałace. Mogą być. Może być ktoś milionerem i to jest jego sukces, natomiast najważniejszy sukces to jest zbawienie duszy. Oraz takie ogólne poczucie, że się dobrze robi. To jest sukces, jak człowiek dobrze żyje. Życie nie musi być miłe i przyjemne. Ma być dobre. Niektórzy mają okropne życie, bo chciał być pianistą i miał talent, a musiał zostać przy mamusi, która jest obłożnie chora i nie było braci, sióstr, nikt inny nie mógł zostać. I on poświęcił swój talent pianisty opiece swojej mamy. I to jest też dobre życie. Ono jest okropne, nieprzyjemne, trudne, bo człowiek coś musiał stracić, ale jest dobre. To jest sukces, proszę pani. Przeżyć dobre życie i się spotkać w niebie. Mam nadzieję, że się spotkamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże. Wisi mi pani jedno ojczy nasz, proszę pani. To jest honorarium za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.